Witamy w wiadomościach futbolowych Ligi Szóstek i witamy z Ligi C3. To liga, w której wszystko już praktycznie było jasne. W poniedziałek zapewniło sobie mistrzostwo AP Sportivo. Dzisiaj podsumujemy ten 13 tydzień, a także powiemy o plusach i minusach minionego tygodnia. Tak jak powiedziałem, Sportivo wygrywa z Brutą i zostaje mistrzem. Tak, i to stało się nieuniknione, tak, bo Sportivo było zdecydowanie najlepszym zespołem Ligi C3. Zresztą wystarczy powiedzieć, że zespół ten swój mecz wygrał też w czwartek, no i zakończył sezon z kompletem zwycięstw. Dokładnie. Jako jedyna drużyna z całej futbolowej Ligi Szóstek w tym sezonie, więc tutaj nie było dyskusji. Natomiast ważne rzeczy działy się też w kwestii utrzymania. Jeszcze jeśli chodzi o mecz Oreo z Żoga Bonito, no to tutaj obie drużyny nie walczyły o jakąś większą stawkę. Remis 3-3, Oreo z ligą się żegna, Żoga Bonito jest na niezłym piątym miejscu, natomiast BKS Team przegrał z niezniszczalnymi. Ta porażka sprawiła, że zespół musiał liczyć na to, że albo CBB urwie punkty Kaplinowi, albo Heineken nie wygra z Kaplinem też. Te mecze, mecz Kaplinu z Heinekenem w piątek, mecz Kaplinu z CBB w czwartek. W czwartek też toczyła się jeszcze walka korespondencyjna o srebrny medal. Tutaj długi czas Bruta była na prowadzeniu w meczu z Heineksem. Taki wynik dawał nadzieję Furii na to, że ona może zniwelować bramkową stratę do Heineksu i zająć drugie miejsce. Ostatecznie bramkowej straty zniwelować się nie udało, a Heineks wyrównał stan meczu na po 3, no i zajął drugie miejsce, Furia na trzeciej lokacie. Natomiast Kaplin, mimo że przegrywał z CBB, to ostatecznie wygrał 3-2, no i utrzymanie BKS Teamu zależało od piątkowego meczu Kaplinu z Heinekenem. Na Kaplin wygrywa z Heinekenem i to jest niewątpliwie niespodzianka piątkowego meczu, bo Heineken miał w tym meczu walczyć o życie. Tym samym Heineken spada z ligi, utrzymuje się BKS. Dla mnie osobiście na minus i BKS i Heineken, pomimo tego, że BKS się utrzymał, to te zespoły typowaliśmy do walki o górną połówkę tabeli i nawet typowałeś Heinekena do strefy medalowej. No i niewątpliwie minus, Heineken zobaczymy w lidze D, BKS po ewentualnych wzmocnieniach i przetasowaniach w swojej kadrze może powalczy o górne miejsca w tabeli na wiosnę. No i Kaplin wydostał się z ostatniego miejsca w tabeli, to miejsce zajęły Frytki Belgijskie, więc Heineken, Oreo, Kaplin i Frytki to te cztery zespoły, które zajmują ostatnie miejsca w lidze C3. Pozytywne zaskoczenie, niezniszczalnie oczywiście, czwarta lokata. Po tym medalowym sezonie w lidze C zespół jednak plasował się zazwyczaj w środku stawki. No a teraz wzmocniony Adrianem Paterem zaprezentował się bardzo korzystnie, no i znalazł się tuż za ligowym podium. Myślę, że to jest pozytywne zaskoczenie, zresztą te zespoły z góry tabeli. Niezniszczalni, Żoga Bonito, Fronton. Każdy z tych zespołów zanotował progres, każdy z tych zespołów zrobił postępy i każdy z tych zespołów może być zadowolony z tego sezonu. Nie, zgadza się. Wiktoria, no więcej spodziewaliśmy się po tej drużynie. Ja sam osobiście typowałem ją do brązowego medalu, no niestety nie udało się. No Wiktoria, myślę, że tak, obok BKS i Heinekena to jest taki zespół, który jednak troszkę rozczarował. To był zespół, który w poprzednim sezonie zajął czwarte miejsce, więc automatycznie też stawał się kandydatem do medalu w tym sezonie. Natomiast no, jednak dużo słabszy sezon niż poprzedni i miejsce nawet w dolnej części tabeli ten zespół zajął. Zobaczmy w takim razie na szóstkę tygodnia, a ja jeszcze zaproszę wszystkich na zakończenie sezonu do Kraków Plazy 5 grudnia, to jest sobota, od 19 wręczenie medali, pucharów. Zapraszamy.